Gościem testu polityka jest Piotr Cezary Lisiecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Społecznik, polityk czy przedsiębiorca? Które określenie najbardziej do pana pasuje? Przedsiębiorca. Jestem przedsiębiorcą, z tego żyję. Prowadzę prywatną działalność od 1993 roku. Więc myślę sobie, że jak ktoś na polskim trudnym rynku przetrwał tyle lat, to już chyba sobie poradzi. A społecznik i polityk? Przychodzi taki moment w życiu dorosłego mężczyzny, kiedy wybudował dom, dzieci odchowane, siwe włosy na skroniach, że mógłby się zająć dobrem publicznym, dobrem wspólnym i tak rozumiem politykowanie jako troskę o dobro wspólne. Od razu też dodam, że z polityki nie żyję, nigdy nie żyłem i uważamy politykowanie za drogie hobby, które poświęcamy, któremu dużo swojego czasu, ale przede wszystkim też ogromne sumy, które musimy wydobyć z budżetów rodzinnych. Dlaczego akurat wielka polityka, a nie to lokalne podwórko, czyli samorząd? Doszedłem do wniosku, że start w wyborach do parlamentu byłby czymś, czym mógłbym się też naszej lokalnej społeczności przysłużyć. No, prawo w Polsce powstaje w Sejmie i dopiero potem jest stosowane również w każdej gminie. Myślę sobie, że byłoby dobrze, gdybym mógł wpłynąć na kształt prawa, które w Polsce jest stanowione. To a propos prawa, zapytam o ekologów, bo przyznał pan kiedyś, dbam o środowisko, nie o ekologów. Jak to jest? Wyszukiwanie niekonsekwencji w działaniu ekologów stało się jakiś czas temu moim konikiem. Istnieje grupa działaczy, może nawet działaczów i aktywistów ekologicznych, którzy uczynili z tej działalności swój sposób na życie, ale tak naprawdę troszczą się o siebie, o swoje posady. Również wyznają taką, powiedzmy sobie, ekologiczną religię, gdzie właściwie już nie ma miejsca dla człowieka, więc tak, jeśli nie popierasz ruchów ekologicznych, to wcale nie oznacza, że palisz śmieciami w piecu albo wywozisz stare butelki do lasu. Dbajmy o środowisko, nie zajmujmy się ekologami. To zapytam jeszcze o pasję, bo taką pasją jest strzelectwo i to strzelectwo sportowe. Skąd to się wzięło? Tak, jestem strzelcem sportowym od 2009 roku. Tu może zaskoczenie, ale zapisał mi to lekarz. To znaczy, kiedy się okazało, że mam dosyć wysokie nadciśnienie, to zasugerował mi jakąś niewysiłkową dyscyplinę sportu. Żeglarstwo jest bardzo drogie, a golf jest strasznie nudny, więc spadło na strzelectwo sportowe ponad 10 lat. No, jakieś tam sukcesy jako zawodnik, ale również jestem sędzią drugiej klasy i prowadzę, czy prezesuję klubowi sportowemu Kormoran tu w Olsztynie. Fascynujące zajęcie. Myślę, że najbardziej fascynująca rzecz, jaką można robić bez zdejmowania ubrania. Wszystkim serdecznie polecam. Od razu uspokajam różnych hoplofobów. Jest to sport bardzo bezpieczny, bezkolizyjny. Podejrzewam, że nawet biegi przełajowe dają więcej kontuzji niż strzelectwo sportowe. To zapytam o drugą miłość oprócz strzelectwa, czyli Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia, którego jest pan prezesem tutaj w Olsztynie. Zaczęło się od babci. Tak, jesteśmy trzecim pokoleniem wypędzonych z Wołynia. Konkretnie wieś Szpaków, niedaleko Równego. Babcia ze swoimi siostrami często wspominała szczególnie tragiczne wydarzenia z lipca 1943 roku, kiedy to doszło na Wołyniu do rzezi, do czystek etnicznych dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów. Jak byłem dzieckiem, to te opowieści babci, sióstr mojej babci traktowałem trochę jak niemożliwe bajki, takie o żelaznym wilku. I przyznam szczerze, że fakt tej tragedii, ale też i tego dziedzictwa tam Polaków na Wołyniu, to wrócił do mnie dopiero po 30. Okazało się, że w Olsztynie są również Wołyniacy, czyli ci, którzy zostali z Wołynia wypędzeni po wojnie, ci, którzy przetrwali te czystki. Przyłączyłem się do tego towarzystwa, a ponieważ średnia wieku
co tu dużo mówić, świadkowie II wojny światowej są coraz starsi i średnia wieku towarzystwa to już prawie 80 lat. Ja ją zaniżam, więc od jakiegoś czasu no, właściwie jestem głównie prowadzącym, prezesem towarzystwa i zajmuję się kultywowaniem pamięci, różnymi wydarzeniami, w których uczestniczymy. Ja z grupą naszych seniorów, osób bardzo zacnych, kochanych, czasem trochę uciążliwych, czy oczekujących bardzo dużo, ale tak, warto też o pamięć dbać i takie dbanie to właśnie udział w pracach Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia. To moje ostatnie pytanie. Wartości w życiu Piotra Cezarego Lisieckiego? Jako narodowiec z przekonań powiedziałbym Bóg, honor i ojczyzna. Zawołanie tak uniwersalne, że każdy Polak powinien się zgodzić z tymi wartościami. Tak uniwersalne, że każdy właściwie znalazłby w tym zawołaniu coś dla siebie. A rodzina? Klasyczna rodzina w życiu konserwatysty jest najważniejsza. Klasyczny model rodziny jest najlepszy. Nie zawsze się udaje. Mnie się nie udało, ale to nie zmienia mojej opinii. Rodzina w polskiej historii zawsze stanowiła podporę i niech tak zostanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.